Witajcie moi kochani. Dzisiaj niezwykłe miejsce. Podwarszawska Willa Gąseckich. A z nami jest dzisiaj Krzysiek z Urbex Team Cuisine. Cześć Krzysiu. Siemanko. Krzysiek będzie nam towarzyszył. Zapraszamy na film. Opowiadając o historii tego miejsca, nie sposób nie wspomnieć o postaci Adolfa Gąseckiego, genialnego polskiego farmaceuty. W 1903 roku stworzył lek przeciwbólowy Migrenonervosin, zwany potocznie tabletkami z kogutkiem, od wizerunku koguta na opakowaniu. Lek sprzedawany był w 46 krajach świata, m.in. w USA i Australii. Ten ogromny sukces pozwolił Gąseckiemu w 1926 roku otworzyć własną fabrykę leków w Warszawie, przy ulicy Belgijskiej 7. Zarządzał nią wraz ze swoim synem Stanisławem, który na początku lat 30. XX wieku postawił tą piękną willę. Wejdziemy sobie tutaj. O, tu jeszcze jest jakiś brodzik. Glazura już taka współczesna bardziej. I taki łazienkowy schowek, można powiedzieć. Tutaj na tej najniższej kombinacji widać było takie pomieszczenie, gdzie gotowano. Zachowały się jeszcze pozostałości kuchni. Zobaczcie w ogóle, jak pięknie to wygląda, te kafelki. Aż warto to przybliżyć. Zobaczcie. Tu jeszcze zdobienia na glazurze. Tu zwróćcie uwagę jeszcze na zachowaną posadzkę. Wejdziemy sobie do przykładowego pomieszczenia. Piękne są te okna. Jak widzieliście z zewnątrz, willa jest w takim stylu romantycznym, stylizowanym na średniowieczny zamek. Robi ogromne wrażenie. Tutaj mogła być prawdopodobnie jakaś kuchnia, gdyż widzimy tutaj jakby pozostałości po takich instalacjach, po różnych, po takich rurach, jak widzicie. W czasach przedwojennych kładziono w architekturze też nacisk na ozdobność. Zobaczcie, nawet te schody, one nie są tu proste. Nawet taki wzór. Tak, aby schody były nie tylko funkcjonalne, ale były też piękne. Takie właśnie detale też przykuwają uwagę i robią wrażenie. Pójdziemy sobie na piętro, te schody. Takie w starym stylu, ta poręcz. Ta barierka w ogóle robi kapitalne wrażenie. Czuć ten klimat. Tu, jak widzimy, podłoga jest już zarwana. Ogólnie budynek jest już w tragicznym stanie, chociaż piękno architektury jest wciąż widoczne. Krzysiek, jak się podoba? No elegancko. Muszę ci powiedzieć, że kilka fajnych detali, kilka ciekawych elementów, które tutaj można znaleźć. Naprawdę willa w swoich czasach świetności musiała robić kapitalne wrażenie. I zobacz, powiem ci, że czasem jest tak, że obiekt jest pusty w środku, ale jest piękny i klimatyczny. Tak, tak. Można tutaj znaleźć naprawdę wiele bardzo ciekawych kadrów, nawet na fotografię, nie? A tak, zgadzam się. Tutaj taki pokój już bez tynków, ale chyba była to jakaś kobieca sypialnia. Zachował się jeszcze taki schowek. Tu był piec. I być może tutaj wisiała jakaś umywalka. Tak mi się to kojarzy, że kobieta po wstaniu z łóżka dokonywała tu porannej toalety. Jesteśmy dalej na piętrze.
zachowujemy ostrożność, bo podłoga jest w naprawdę kiepskim stanie. Tu zdaje się chyba była łazienka jakaś taka konkretna. Cała budowla jest porośnięta bluszczem. W lato, gdy jest zieleń, to robi kapitalne wrażenie, zwłaszcza z zewnątrz. No i oczywiście wyjdziemy sobie na balkon. Na marginesie dodam, że tutaj mamy sanki. Tak to się prezentuje właśnie z balkonu. Druga wojna światowa przekreśliła dorobek Gąseckich. Po wojnie ich fabryka została znacjonalizowana, a willa też została przez nich utracona na początku lat 50. Prawdopodobnie jeszcze w XXI wieku ta willa była zamieszkała. Czemu została opuszczona? Najprawdopodobniej przez bardzo zły stan techniczny, może po prostu właściciele ostatnio, nie było ich stać właśnie na remonty, gdyż no wiadomo, że taki zabytek jest dosyć kosztowny w naprawach, w remontach, w konserwacji. Oto willa Gąseckich w całej okazałości. Piękne, ozdobne blanki, okna, wieżyczka. Wszystko w takim stylu romantycznym, takim XIX-wiecznym wręcz. A jeżeli się dobrze przyjrzycie, zobaczycie nad oknem wieży głowę dzika. Też bardzo ciekawy detal. Także przepiękna willa Gąseckich w podwarszawskim Józefowie z ciekawą historią. Dziękuję, że obejrzeliście. Dziękuję, Krzysiu, że towarzyszyłeś. Dzięki. Zaglądajcie oczywiście na kanał Urbex Team Cuisine. Link do kanału kolegi będzie w opisie. No i cóż, miłego dnia, miłego weekendu. Cześć! Siemanko.